W najbliższą niedzielę 30 lipca będziemy obchodzić kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Zapraszam wszystkich do Pruszkowa, ponieważ Pruszków będzie śpiewać niezakazane piosenki. Dorożką po Pruszkowie, od Gąsina, poprzez Żbików, Tworki i Śródmieście, będzie jeździć dorożka, w której podróżować będzie kapela Kapsel, która wraz z mieszkańcami Pruszkowa i powiatu będzie śpiewać piosenki powstańcze. Wszyscy podczas takiego przystanku będą otrzymywać ulotki z tekstem piosenek, tak żeby móc się zaangażować i włączyć do wspólnego śpiewania. Kulminacją obchodów będzie koncert na letniej scenie Młodzieżowego Domu Kultury o godzinie 16, gdzie sam koncert będzie wzbogacony o elementy teatralne przygotowane przez Strzelców Rzeczpospolitej. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do udziału w imprezie, zwłaszcza, że będzie można stworzyć sobie samodzielnie wspaniałą pamiątkę. Mamy 1000 opasek biało-czerwonych, na której każdy samodzielnie będzie mógł wykonać symbol powstańczej Warszawy, czyli kotwicę. Zapraszamy serdecznie do udziału, do wspólnego śpiewania i do stworzenia takiej opaski oryginalnej, czym będziemy mogli dawać świadectwo, że pamiętamy o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach. 16 godzina na MDEK, 30 lipca, zaczynamy o 10. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie tej imprezy, zwłaszcza naszym sponsorom i partnerom merytorycznym, czyli PGNiG Termika i Muzeum Dulak 121. 30 lipca o godzinie 10 rozpoczynamy, o 16 koncert. Mam nadzieję, że się zobaczymy.